Komentarz do listu do Galacjan. Hamilton Smith. Wstęp. List do Galacjan został napisany w celu napomnienia wierzących ze zborów w Galacji i pokazania im właściwego sposobu postępowania. Celem tego listu nie jest nauczanie zborów o wzniosłych prawdach Ewangelii, jakie znajdujemy na przykład w liście do Rzymian. Apostoł Paweł nie wyjaśnia w tym liście prawdy o zgromadzeniu Bożym, jak czyni to w liście do Efezjan. Nie mówi również o doświadczeniach, przez które przechodzi chrześcijanin w swoim życiu. O tym czytamy w liście do Filipian. List, który będziemy rozważać, został napisany, aby ujawnić i sprostować błędne nauki, które pojawiły się w zborach w Galacji. Posiada on podobną wymowę jak listy do Koryntian, z tą jednak różnicą, że piętnuje mieszanie zasad chrześcijaństwa z prawem nadanym Izraelowi przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, podczas gdy listy skierowane do Koryntian ganią cielesny i światowy sposób życia tamtejszych wierzących. Porównaj z pierwszym listem do Koryntian, 3 rozdział. Choć pozornie tak odmienne w swej treści, listy te są jednak podobne. Zarówno u Koryntian, jak i Galacjan na pierwszym miejscu znalazło się ciało, stara, upadła natura człowieka. Powrót do prawa wierzących w Galacji polegał na podejmowaniu wysiłków podporządkowania i kontrolowania ciała za pomocą zasad i przepisów oraz na jego pielęgnacji i utrzymywaniu w kondycji dzięki religijnym obrzędom. Ciało w znaczeniu symbolicznym, jako zdominowana przez ludzkie ja, egocentryczna, zmysłowa, całkowicie upadła w oczach Bożych natura człowieka. Przeciwieństwem do takiej postawy jest porzucenie wszelkich zasad wywodzących się z prawa, co powoduje skrajną swobodę życia i poddanie się wszelkim pragnieniom ludzkiej natury. Powrót do zasad i przykazań prawa nadanego przez Mojżesza pozwala ciału ludzkiej naturze zająć wiodące miejsce w życiu wierzącego. Dzieje się tak, ponieważ prawo stawia wymagania w stosunku do ciała, zaś ciało otwiera drzwi dla świata. Prawo, rozumiane jako zbiór przepisów i prawd starotestamentowych nadanych Izraelowi, a najpowszechniej znanych jako 10 przykazań z Synaju. Ciało, to znaczy stawia swoje wymagania i obietnice człowiekowi takiemu, jakim jest, upadłemu i zmysłowemu. W ten sposób prawo daje silną pobudkę do działań religijnych, które podjęte przez człowieka w jego prawdziwym, grzesznym stanie nigdy nie będą podobać się Bogu. Za to człowiekowi dają powód do samouwielbienia, fałszywego poczucia sprawiedliwości i samoakceptacji. Powstaje smutne trio – prawo, ciało i grzeszny świat, idące zawsze ręka w rękę. Aby pokazać niewłaściwe podejście do prawa oraz grzeszną naturę ciała i świata,
Duch Boży przeciwstawia im krzyż Chrystusa. Z tego powodu znajdujemy w tym liście odniesienie krzyża do prawa, do ciała oraz do świata. Do prawa Galacjan 2 rozdział 20 werset, do ciała 5 rozdział 24 werset, do świata 6 rozdział 14 werset. Chrystus zamiast prawa, Duch Boży zamiast ciała, nowe stworzenie zamiast doczesnego świata. Bezpośrednio po jednoznacznej negacji prawa, ciała i zasad panujących w doczesnym świecie wyeksponowany zostaje Chrystus, Duch i nowe stworzenie. W miejsce mającego nadać życie prawa, które jak się okazało nie mogło dać życia, ukazany jest Chrystus jako dawca i sens życia. 2 rozdział, 20 werset. Zamiast ciała przedstawiony jest Duch. 3 rozdział, 3 werset oraz 5 rozdział, 16 do 25 wersetu. Natomiast nowe stworzenie zajmuje miejsce doczesnego świata. 6 rozdział, 14 do 15 wersetu. Wierzący nie mają być marionetkami sterowanymi przez zasady świata. Powinni raczej kierować się zasadami nowego stworzenia. Chociaż listy do Koryntian oraz do Galacjan mają wyraźnie napominającą i korygującą wymowę, należy zauważyć, że apostoł Paweł znacznie ostrzej zwraca się do Galacjan niż do Koryntian. Warto zwrócić na to uwagę, bo chociaż obydwa rodzaje zła istniejące w tych zborach są zgubne i muszą zostać jednoznacznie potępione przez Ducha Świętego, to jednak błędy w nauce ganione są surowiej niż błędy czy upadki popełniane w praktycznym życiu chrześcijańskim. Prawo burzy, wiara buduje. My, ludzie, zwykle myślimy zupełnie odwrotnie. Ludzie o liberalnych poglądach dość obojętnie podchodzą do tego, czy głoszona przez kogoś nauka jest zgodna ze Słowem Bożym. Jeżeli widoczny na zewnątrz sposób życia danej osoby jest wciąż przyzwoity. Powód takiego postępowania jest jasny. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, człowiek z natury ma zdolność oceny sposobu życia innego człowieka, jednak jedynie wiara jest w stanie właściwie zmierzyć wartość prawdy Bożej. Ktoś inny słusznie zauważył, swobodny styl życia, światowe zasady i przyzwyczajenia mogą zostać sprostowane przez wprowadzenie światła. Gdy jednak prawda zostaje wypaczona, jej światło staje się ciemnością. A tym samym narzędzie, którym Bóg tak chętnie i skutecznie się posługuje, zostaje zniszczone. Z tych właśnie powodów surowy ton użyty przez apostoła rzeczywiście ma uzasadnienie. Powracając do zasad prawa, tracimy stopniowo wszystko, co istotne i zasadnicze. Prawo zwraca uwagę na ciało, dając człowiekowi obietnicę wysokiej pozycji w tym świecie. Uzależnia błogosławieństwo i powodzenie człowieka od tego, w jakim stopniu wywiąże się on ze swojej odpowiedzialności względem zasad i przepisów nadanych przez prawo, wykluczając tym samym Bożą łaskę i udaremniając nawet dzieło Chrystusa. Galacjan 5 rozdział 4 werset. I negując dzieło ducha. Galacjan 3 rozdział 2 werset. Prawo zamienia ostatecznie chrześcijaństwo w martwą religię zewnętrznych form, reguł i ceremonii.